Siema, mamy 16 lipca i chciałem Wam pokazać różnicę między hodowlą pomidorów w szklarni, poza szklarnią i w doniczkach. Więc tutaj jest szklarnia moja. Patrzcie, jakie chaszcze. Gigantyczna ilość pomidorów wewnątrz. Są tutaj różne pomidory posadzone. Black, yellow, maskota. Jeden rodzaj sklepowego, jakiś kupiony w Auchan. I o dziwo, ten sklepowy. Tutaj jest rodzina i fajni. Ma takie bardzo długie kiście. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tych pomidorów jest. To jest odmiana sklepowa. Po prostu jeden jakiś tam... Oj, tutaj też. Po prostu wzięty pomidor ze sklepu, z marketu, nie? I zasadzony. Takie fajne, długie kiście. Tutaj Giant. Ogólnie ogromna, ogromna ilość pomidorów. One są bardzo wysokie, sięgają z samej góry szklarni. Ej. Jest ich bardzo dużo. Jeszcze tutaj, tutaj jakieś bleki. Tu jest jeden w doniczce, wstawiony po prostu na próbę, jak rośnie w szklarni. No, rośnie tak sobie. Tutaj natomiast pomidorki są te same. Wszystkie były rozsiewane w lutym na parapecie. Sezonki były. I tutaj już widać, że jest tych pomidorów dużo mniej. A roślinki są niższe i biedniejsze. Tu natomiast jest jedna roślinka przesadzona z doniczki do ziemi. Niestety, jak mała była, tak mała jest. Tu jeszcze kilka odmian pomidorów. Takie strasznie niskie się porobiły. I tutaj. A tak prezentują się ciągle te same pomidory, tylko że w doniczkach. Zwykła doniczka, nie wiem, ze 3 litry. Ile tych pomidorków tu jest? 5, 10, koniec. No tutaj mamy 5, 8, 10, sklepowy, koniec. Następny, ten chyba jest Giant. 2, 4, 6. Doniczka. Koniec. Niziutkie, bidne. Tutaj. 5, 10 tych pomidorków. Bidnie, bardzo bidnie wyglądają. I tutaj są po drugiej stronie ogrodzenia. Żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest wina ogrodzenia albo mniej słonecznej pogody, bardziej słonecznej. Znaczy pogody, strony. Też widać, że te krzaczki są malutkie i mizerne. Wszędzie jest po 10-15 pomidorków. Gdzie w szklarni 15 to jest na jednej kiści. I tak wygląda porównanie hodowli pomidorów w szklarni, w gruncie i w doniczkach. Wnioski wyciągnijcie sami.